Trzy nowe autobusy komunikacji miejskiej na ulicę miasta mają wyjechać w przyszłym tygodniu. Średni wiek taboru przed tą wymianą to jest ponad 15 lat. Najstarszy autobus, który dzięki temu zakupowi zostanie wycofany z eksploatacji, w tym roku kończy 27 lat, czyli wiek jak najbardziej poważny. Kolejne dwa to są autobusy 25-letnie. Ten tabor jest mocno wyeksploatowany i była taka konieczność, żeby wymienić go na nowy. To są autobusy firmy Solaris, firma polska, trzeba zaznaczyć, to jest bardzo ważne. Niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Z ciekawostek takich technicznych to, że ma silnik firmy Cummins, amerykańska, bardzo nowoczesna. Następnie skrzynia biegów firmy Voith. To jest też jak na obecną chwilę szczyt techniki. Autobusy zastąpią trzy stare modele wyprodukowane jeszcze pod koniec lat 80. Pojazdy zostały kupione w ramach dużego projektu, który obejmuje budowę zajezdni i wymianę taboru. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu gminy miejskiej. Dla nas i dla mieszkańców Głogowa to jest bardzo ważne wydarzenie. Przez wiele lat władze spółki sygnalizowały, że samochody, które użytkują, no, wymagają albo znaczących nakładów na remonty kapitalne. Część z nich jest już zupełnie zdezaktualizowanych. Staraliśmy się przez poprzednie lata co roku kupować autobusy. Były to autobusy używane z kilkuletnim okresem użytkowania. Takie, które mogą jeszcze przez wiele, wiele lat funkcjonować. Naszym podstawowym źródłem finansowania jest rekompensata z budżetu gminy. Ona sięga 60% kosztów funkcjonowania spółki. Do 40% to są przychody własne, przede wszystkim sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Taka jest struktura przychodów i kosztów naszej firmy. Autobusy przechodzą jeszcze ostatnie testy techniczne. Kolejne dwa nowe pojazdy zasilą głogowski tabor w sierpniu tego roku. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.